wracając do muzyki, w związku z tym, że twoja selekcja jest taka szeroka, jak z twoją publiką. Jakich masz ludzi? No jak widać na załączonym obrazku może być ciężko, ale... A zazwyczaj? Wiesz co, bywa różnie, nie wiem, na przykład bywa, że pojawiają się na imprezie b-boye, zaczynam jakimiś takimi groove'owymi, funkowymi rzeczami opartymi na breakach, zaczyna się, jest kółeczko, zaczynają tańczyć, impreza się rozkręca. To zależy do jakiego klubu mnie, jak tą imprezę przypiszą, czy to przypiszą imprezę, że to jest impreza hip-hopowa, czy tak. Właśnie taka jest jakaś otwarta, że będzie różna muzyka, czy to będzie wręcz techno, wiesz, to też zależy. Ale z reguły przychodzą ludzie o otwartych umysłach, którzy chcą tańczyć, dobrze się bawić, z luźnym, szyderczym podejściem do życia i to się sprawdza i to wychodzą fajne imprezy. A wciąż możesz powiedzieć o sobie, że jesteś hip-hopowcem? Czy już jakoś tam, nie wiem, no właśnie, nie wiem, jak to jest z tym byciem? Kurwa, zależy jakby zdefiniować bycie hip-hopowcem. No nie, moim zdaniem też, że wszystko co robisz jest podszyte hip-hopowym, nie wiem, groove'em, flavorem takim. Trzeba mieć trochę rapu w sobie, nie? Masz jeszcze ten rap w sobie, czy już tak wezmiesz? Kurwa, wydaje mi się, że tak, jest ten rap w sobie, z tego tak do końca, ale z drugiej strony nie utożsamiam się z tym, kurwa. Na przestrzeni lat dostrzegłem, wiesz, pewne wady też. Do końca nie utożsamiałbym się z tym, ale w jakimś tam grubym procencie tak. Czyli tak nie da się tego z siebie... Nie, jednak tam te wszystkie jakieś wutangi, te pierwsze Cypress Hill'e zostają w głowie i jak się to słyszy, to... Wraca się do tego wraca, natomiast nie noszę bandany, nie mam, wiesz, jakichś super za szerokich spodni, nie mówię yo, motherfucka i tak dalej, więc od tej strony, nie wiem, jeżeli taka jest definicja hip-hopowca, to się nie sprawdza. Przerypane, to wszyscy hip-hopowcy w tym momencie, no po prostu chyba przestaną chodzić na twoje imprezy, założą trzecią bandanę na głowie. Znaczy, kurwa, jak ktoś chce chodzić, nie chce chodzić, tylko mówię, że wiesz, jeżeli ja mam taki w głowie jakiś obraz klasycznego takiego hip-hopowca, no to... Ale widać, że masz jakiś pomysł na siebie przynajmniej, tak? Tak uważasz? Nie wiem. Masz pomysł na siebie? Czy robisz tak, nie wiem, że dzisiaj robię to, jutro robię tamto? Nie, robię to, co mi się podoba i po prostu, wiesz, nie mam jakiegoś tam, kurwa, opcji wizerunku, jak to ma wyglądać, jak to ma być odbierane i tak dalej, wiesz. Czasami jest to, niektóre moje ruchy są źle odbierane, czasami dobrze. Jak coś sobie robię, to są po prostu, co mi się podoba, ktoś ma jakąś opcję, zróbmy koncert, zagrajmy jakąś imprezę i tak dalej. Zgadzam się z tym, wchodzę w to, jest spoko. A łatwiej było być DJ-em w czasach, kiedy hip-hop bardziej w mediach istniał niż teraz, wiadomo, był taki wielki boom. Wiesz co, był na przykład taki okres, gdzie wiesz, jeździłem czwartek, piątek, sobota, jeździłem od Stadgardu Szczecińskiego przez Olsztyn, Zakopane. Więc w sensie takim dla mnie było bardzo mało DJ-ów, którzy grali taką muzykę, winyle i tak dalej, nikt nie wiedział w klubach, co są gramofony, więc to było łatwe. Więcej pracy było. Tak, natomiast teraz ja nie mogę powiedzieć, nie mogę się określić, bo ja nie jestem klasycznym DJ-em hip-hopowym. Tak. Nie gram na moich imprezach, bardzo rzadko już słyszę jakieś takie rzeczy typu Nas, jakiś Busta Rhymes, czy wymyśl sobie jeszcze tysiąc innych, Alcoholics i tak dalej, jakichś zespołów, więc w sumie mogę powiedzieć, że nie wiem jak jest. Wydaje mi się, że teraz jest publiczność bardziej zdecydowana, że teraz jak nazywasz coś hip-hopem, robisz imprezę i przyjdą ludzie na tą imprezę hip-hopową, to masz 100% zdeklarowanych osób i masz tak pewną świadomą publiczność, więc przez ten, wiesz, może tych imprez jest mniej i tak dalej, ale masz łatwiej jako DJ, bo możesz, wiesz, grając swoje jakieś undergroundowe rapy ze Stanów czy z jakiegoś innego zakamarka, o, może się okazać, że ci wszyscy ludzie je kojarzą, wiesz, kiedyś to była magia, bo to była publiczność, to byli hip-hopowcy w oparciu o to, co leci na Vivie, na MTV, teraz i tak to nie gra, więc wiesz, są świadomi ludzie i tak dalej, więc może to być wręcz łatwiej teraz być DJ-em hip-hopowym. A pomaga ci to, że jesteś tytułowanym turntablistą? Nie mam żadnych tatuaży. Nie wytatuowany. Nie jestem żadnym utytułowanym. Ostatnie mistrzostwa, na jakie brałem udział, były chyba 3 czy 4 lata temu. Zajmę jakieś tam mizerne miejsca. Kiedyś byłem wicemistrzem Polski na jakichś głupich zawodach, o których już nikt nie pamięta i tak dalej. Ale czy w jakikolwiek sposób, nie wiem, wiesz, pomaga, umieszczam to w swoich bio i czasami na przykład są jakieś takie głupie fuchy, że na przykład dzwoni ktoś z jakiejś agencji, że jesteś do zagrania, wysyłam to w bio i ktoś tam widzi, nie patrzy na datę. W takim sensie tak, ale w środowisku
środowisku to nie ma znaczenia, żadnego znaczenia, bo każdy zna wartość tych, kurwa, tytułów, że jest po prostu żadna, no. To ty powiedziałeś. Nie, no tak jest, no wiesz, to miało, jak wtedy były te zawody, to po pół roku się dezawolowało wszystko, no. No tak, bo co roku pewnie jest kilka różnych eventów. Tak, tak, co w ogóle... W tym momencie poziom turntablizmu, a to co było kiedyś, kiedy ja się w to angażowałem, to są dwa światy, wiesz. W tym momencie są w Polsce turntabliści, którzy w najlepszym moim momencie życia, ja do nich miałem 100 lat. Świetny. Dobra, no to może jeszcze jakieś propsy wrzucisz, jakieś 3 słowa od księdza prowadzącego, czy coś, nie wiem. Pozdrawiam wszystkich. I tak, trzeba będzie wykasować połowę tego wywiadu. Nie bój, autoryzacja to u nas jest słowo, którego nie ma. Którego nie ma. I co, pozdrawiam wszystkich, bawcie się dobrze, przychodźcie na imprezy. Co, kurwa, będzie piękno, baby? Miłość, pokój i tak dalej. I tak dalej, dobra. DJ Trackmeister, Stachu Stach, Telewizja Arderu, imprezy Rzeszów. Pozdrawiamy wszystkich, bless.